Patryk, wczoraj tak naprawdę twoja pierwsza wpadka. Co nam powiesz o zawodach w Rawiczu? Bo z tego, co docierały do nas informacje, to ten tor był wczoraj fatalny. No tak, no nie były tam dobrej kondycji, warunki torowe nie były. Trochę pokrzyżowały to pola startowe, no dużo by narzekać, a ja nie lubię narzekać, więc... Co, no nie wyszły mi zawody, nie róbmy też wielkiej sensacji po prostu, bo nie jestem też maszyną, żeby co zawody robiła po 14-15 punktów. No i tyle. Czy kibice mogą spać spokojnie? No myślę, że tak. Dzisiaj trening w Zielonej Górze, no ty podkreślałeś po meczu, że te starty ci nie wychodzą. Jak dzisiaj czujesz się? Jechałeś z Kamilem i z Jarkiem, pierwszy bieg wygrałeś, w drugim już było troszeczkę gorzej. No źle stanąłem na polu startowym. No i dalej będziemy szukać, no co ja mogę powiedzieć, no to jest tylko trening. No też tutaj testujemy przełożenia różne, no teraz też będę coś zmieniał, no i zobaczymy, czy to wyjdzie na plus, czy nie. To okaże się, czy będę brudny. A tor dzisiaj jest zbliżony do tego, który był w niedzielę z Bydgoszczą? Tak. Nic nie kombinujemy tutaj, staramy się jechać na tych samych warunkach. Czy są któreś pola wewnętrzne czy zewnętrzne, które chodzą lepiej? Nie wiem, nie jechałem ze wszystkich to pol startowych jeszcze, więc ciężko mi powiedzieć. No na razie wygrałem z pierwszego toru, z trzeciego poszło beznadziejnie, więc uważam, że pierwsze pole jest lepsze. No.